Minęła 17.30, witam w środę 25 listopada, Klaudia Syrek, rozpoczynamy Telefakty. Nauczyciele obawiają się kolejnej reformy oświaty. Ile byś chodził do szkoły? No. Bo jest fajnie. Żołnierze Armii Krajowej na portretach Tadeusza Kurka. Wyjątkowa chwila, wyjątkowe miejsce, połączenie historii, utrwalenie w pamięci naszej, ale i przyszłych pokoleń tych bohaterów. W zespole szkół numer 2 w Ostrowcu próbują swoich sił w telewizji. Oglądalność wiadomości szkolnych pierwszego odcinka przekroczyła chyba ponad 1500 oglądalności. Likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków budzi wiele emocji. Z niepokojem patrzą na nią samorządowcy, martwi się też część nauczycieli. Odwrócenie reformy oświaty może powodować redukcję etatów. Michał Mędak. Dzień pluszowego misia w publicznej szkole podstawowej numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pierwszej klasie składającej się z samych sześciolatków to dzień wyjątkowy. Uczniowie przynieśli więc wyjątkowe maskotki. To jest miś mojego taty, jak był mały. Tatek bardzo lubił, nazywa się Przekliniak. Sześciolatki w pierwszej klasie, sami uczniowie nie widzą w tym najmniejszego problemu. Ile byś chodził do szkoły? No. Dla. Bo jest fajnie. Ta szkolna przygoda sześciolatków prawdopodobnie nie potrwa długo. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace mające zdjąć z nich obowiązek szkolny. To może spowodować poważne zamieszanie, którego już obawiają się na szczeblu samorządowym. Jest to bardzo złożone logistycznie działanie. W związku z tym, że dzieci sześcioletnie w bieżącym roku poszły do klasy pierwszej, to w roku przyszłym po prostu tych dzieci w klasach pierwszych zabraknie. Zdania na temat sześciolatków w szkołach są podzielone nie tylko wśród rodziców, ale też nauczycieli. Solidarność oświatowa od początku, a więc od etapu projektowania zmian, była przeciwna wprowadzaniu sześciolatka do nieprzygotowanej szkoły ze względu na jego rozwój psychomotoryczny. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny burzeniu tego, co zaczęło funkcjonować i zaczęło funkcjonować dobrze. Jestem przekonana, że większość nauczycieli powie panom to samo, że zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków jest to zły pomysł. Konsekwencji zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków już boją się na szczeblu samorządowym. Zmiany mogą przede wszystkim odbić się na środowisku nauczycieli. Sprawy kadrowe. No proszę pamiętać o tym, że w tym roku poszły do szkoły, do klasy pierwszej bez mała 2 roczniki. W klasach pierwszych obecnie mamy 35 oddziałów, w klasach drugich 29, a w klasach trzecich 19 oddziałów. Co to oznacza? To oznacza, że przeszło 19 nauczycieli, bo to nie jest tak, że jeden etat nauczycielski to jest jedna klasa, o tym trzeba pamiętać, tych godzin jest więcej, więc powiedzmy około 25-27 etatów, tylu nauczycieli jak gdyby zakończy pracę z uczniami klas trzecich, a co będziemy mogli zaoferować w klasach pierwszych? No właśnie, tych klas będzie po prostu prawdopodobnie szczątkowa ilość. Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej, zdaniem Ewy Malec, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, mogą na nowo spowodować duże zamieszanie z etatami dla nauczycieli w mieście. Nauczyciele znów zaczną zmagać się z problemem likwidacji etatów, z problemem zwolnień. Po zakończeniu procesu likwidacji ostrowieckich placówek oświatowych cała sytuacja powróciła do normalności. Nauczyciele w większości uzyskali etaty w innych placówkach oświatowych. Mieliśmy nadzieję, że ta sytuacja w oświacie wyciszy się, że pozwoli nam spokojnie pracować. Nieco inne stanowisko prezentuje Solidarność Oświatowa. Istnieje obawa, jak zawsze przy wszelkich zmianach, i my jesteśmy w pełni zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ wiadomo, że nikt nie lubi zmian,
nikt nie lubi destabilizacji, natomiast uważamy, że jest to mniejsze zło niż kontynuowanie tej polityki, którą poprzedni rząd wobec sześciolatka zastosował. W całej sprawie liczy się czas. W samorządach chcieliby go mieć jak najwięcej, aby odpowiednio się przygotować. Wszystko będzie uzależnione według mnie od tego, w którym momencie ukażą się przepisy wykonawcze. Chodzi o to, żebyśmy mogli kadrowo jak najlepiej przygotować się do tej zmiany. W sytuacji, w której rodzice będą mogli decydować o zapisaniu dziecka do szkoły do końca sierpnia, jeżeli staniemy w takiej sytuacji, to spowoduje dosyć poważny zamęt. Sześciolatki natomiast w szkołach radzą sobie jak mogą. Nauczyciele na co dzień pracujący z najmłodszymi uczniami widzą w nich duży potencjał. Choć pracy jest dużo. Nie mogę narzekać, ponieważ wszystkie dzieci dość chętnie przychodzą do szkoły, niektóre bardzo chętnie. Nie miałam takich problemów, żeby dziecko nie chciało czy płakało. Jeżeli chodzi o takie problemy dydaktyczne, to rzeczywiście są u niektórych dzieci, ale to ja obserwuję, że z dnia na dzień, właśnie z miesiąca na miesiąc, no jest coraz lepiej i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Obowiązek szkolny dla sześciolatków ma zostać zniesiony od września 2016 roku. Władze Ostrowca dokładają starań, aby wizerunek miasta zmieniał się. Obecnie dokonano wymiany słupów ogłoszeniowych. Koszt całego zadania to ponad 30 tysięcy złotych. Pojawiła się tutaj inicjatywa pana prezydenta, który niezmiernie w tej kwestii jest wrażliwy na estetykę, która dotyczy generalnie całego miasta. I w tym okresie pojawiły się wolne środki finansowe zarówno z realizowanych postępowań przetargowych, jak i z zadań, które realizowaliśmy w ciągu roku, które już nie zostaną wykorzystane. Postanowiliśmy właśnie za zgodą prezydenta przeznaczyć to na modernizację tych istniejących słupów ogłoszeniowych. Zakupiliśmy tutaj 10 nowych słupów betonowych, które zostały wymienione w miejsce istniejących dotychczas 10 plastikowych, bo wszystkich mamy 24, natomiast na całość, czyli na wszystkie 24 słupy zakupione dodatkowo zostały tak zwane daszki, które je zakrywają. Dokonaliśmy wyboru tych daszków w ten sposób, żeby odpowiadały parametrom istniejących już słupów. Uzgodniliśmy kolorystykę i wydaje się, że w tym momencie bardziej tutaj przynoszą zwiększają ten pozytywny wizerunek miasta w tym względzie. Chciałbym zaznaczyć, że całość tego zadania kosztuje gminę w granicach 35 tysięcy złotych. I w tym momencie jest na etapie jeszcze realizacji, ponieważ zostały postawione już nowe te 10 słupów, zamontowane zostało 12 daszków, natomiast pozostałe 12 jeszcze najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu. Termin realizacji zadania mamy oczywiście do 18 grudnia, także wykonawca zdoła w tym terminie zrealizować to zadanie. To są słupy ogłoszeniowe, które z reguły są w dzierżawie firmy zewnętrznej, która zajmuje się naklejaniem na nich ogłoszeń, utrzymaniem wokół nich porządku i estetyką w ogóle tych słupów, za co oczywiście gmina pobiera środki finansowe, prawda? Natomiast jeśli chodzi o gminę i jednostki organizacyjne gminy, mają prawo na tych słupach wywieszać swoje ogłoszenia dotyczące ich działalności w zakresie zadań własnych bezpłatnie. Najlepiej z pozyskiwaniem środków unijnych w powiecie ostrowieckim radziła sobie gmina Bałtów, zajmując pierwsze miejsce w powiecie. Bałtów uplasował się na wysokim 57. miejscu na 1540 gmin wiejskich z pozyskanymi 3860 zł na każdego mieszkańca. Wyniki badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych z dnia 20 listopada 2015 roku przeprowadzonych na próbce wody ze źródła w Udzicowie nie wykazały bakterii coli. Nie ma też przekroczeń dopuszczalnych norm zawartości innych wskaźników i parametrów. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie opracowuje projekt uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gmina prosi o zgłaszanie uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Odpowiedzialny za
przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Na świętokrzyskich drogach jest o wiele bezpieczniej niż w roku ubiegłym. Mniej wypadków, to także mniej osób zabitych i rannych. Biorąc pod uwagę rok 2014, na drogach województwa świętokrzyskiego o 20 zmalała liczba wypadków. W ubiegłym roku zginęło o 33 osoby mniej, natomiast o 20 osób zmniejszyła się liczba rannych. Ostrowieccy kryminalni zatrzymali 33-latka podejrzewanego o posiadanie narkotyków. Mężczyzna miał przy sobie 0,5 grama amfetaminy, a w jego samochodzie ujawniono dodatkowo 2 gramy suszu marihuany. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. W podziemnej galerii kościoła w Szewnie odbył się wernisaż wystawy prac Tadeusza Kurka. Artysta zaprezentował portrety żołnierzy Armii Krajowej. Wystawie towarzyszyło również wydanie albumu z ich wizerunkami. Uroczysta msza święta w parafialnym kościele w Szewnie zainaugurowała wernisaż wystawy prac Tadeusza Kurka. Ostrowiecki artysta zaprezentował 104 portrety żołnierzy Armii Krajowej. Do tej wystawy doszło w ten sposób, że pomyślałem, że póki mi ręka nie dygocze, wzrok też działa posłuszny, więc postanowiłem, a mając 6 lat, Niemcy ojca mi zamordowali. I akurat w 1944 roku, kiedy powstała Armia Krajowa, ja postanowiłem, by zostawić po sobie ślad moich umiejętności poprzez utrwalenie wybitnych ludzi, jakim byli akowcy. A taką osobą jest m.in. Joanna Chruszczyńska, która w czasie wojny była łączniczką na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Po prasę jeździła do Warszawy. Myśmy przechowywali akowców i sami należeli do AK, cała rodzina. I powiedzieli mi w Warszawie, że przyszło po nas gestapo, już tam w Warszawie nas szukają i że przyjdą w Ostrowcu. I dlatego musieliśmy z Ostrowca uciekać. Dali nam miejsce Nowej Słupi. Jednak tam też nie było bezpiecznie. Dlatego były kolejne ucieczki, zmiana tożsamości. A po powrocie do Ostrowca pani Joanna w 1944 roku została aresztowana przez gestapowców. Jeść dawali nam raz dziennie, kaszę to gotowali dla psów. Wernisaż był idealną okazją do wspomnień. Pamięć o tamtych czasach i ludziach nie może zostać utracona. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Zaszczyt, honor i przyjemność być w tym miejscu, współuczestniczyć w takim doniosłym wydarzeniu. Wyjątkowa chwila, wyjątkowe miejsce, połączenie historii, utrwalenie w pamięci naszej, ale i przyszłych pokoleń tych bohaterów, naszych obywateli, osób związanych z Ostrowcem, Bodzachowem, Ćmielowem, Kunowem, Waśniowem, Górami Świętokrzyskimi i naszym krajem w pamięci nas i naszych przyszłych pokoleń. Otwarcie wystawy zostało połączone z jubileuszem 110. urodzin księdza Marcina Popiela. Ksiądz Marcin był wielkim patriotą i ci nasi bohaterowie, którzy oddali życie za ojczyznę, których należy upamiętniać i kultywować ich właśnie cześć. Podniosłą atmosferę wernisażu dopełniało miejsce, w którym zaprezentowane zostały prace. Wystawę oglądać można w Galerii Podziemia Kościoła Parafialnego w Szewnie, która w ostatnim czasie została odpowiednio przystosowana do tego typu wydarzeń. To pomieszczenie to ma swoją historię, taka sama jak zespół architektoniczny, bo ma już te 200 lat, bo wykonane w XVIII wieku było. Wtedy, co wybudowano kościół, plebanie i te podziemia. Tylko one były później zapomniane i dopiero myśmy to odnowili, to wszystko. Tutajśmy wykończyli posadzka i te ściany, no i poogrzewanie, że mogże teraz służyć na takie różne uroczystości. Wystawie towarzyszyło wydanie albumu z wizerunkami żołnierzy Armii Krajowej. Portrety w Galerii Podziemia można oglądać do 12 grudnia bieżącego roku. Od 2 lat działają w szkolnej telewizji, czyli TV. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej z popularnej Budowlanki mają na swoim koncie już ponad 100 produkcji. Nikt ich do tego nie namawiał. Sami wpadli na pomysł i stworzyli swoją telewizję. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim już od 2 lat prężnie działają w szkolnej telewizji. Był to pomysł taki spontaniczny. Na dniach otwartych w 2013 roku w kwietniu
Po prostu przyszliśmy z kamerą i z mikrofonem i pan Hoyer dał nam kamerę i zaczęliśmy po prostu pierwszy filmik nagrywać, czyli właśnie to było w te pierwsze wywiady, nasza pierwsza sonda na Dniach Otwartych. Później to spotkało się z dużą aprobatą nauczycieli i dyrekcji szkoły i zakupiła nam dyrekcja nowy sprzęt, nową kamerę, nowe mikrofony i zaczęliśmy działać już bardziej na większą skalę. Nagrywam też wydarzenia nie tylko, które odbywają się w naszej szkole, a także poza nią. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej mają już na swoim koncie bogaty dorobek. Tworzą m.in. relacje z wydarzeń szkolnych, sondy, wywiady, a nawet własne wiadomości. Mamy ponad 100 filmików już przekroczone na YouTubie. Nagrywamy różne wydarzenia, akademie montujemy, tak samo jak uczymy się nagrywania na green screenie, na różnych efektów filmowych. Szkolną telewizję tworzą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy. Jak mówią, robienie własnej telewizji ułatwia im wiedzę, jaką zdobywają na lekcjach podczas zajęć zawodowych. Dużo czasu spędziliśmy właśnie przy montażu filmów, razem z muzyką i wszystko to ubrać ładnie w efekty. Co jeszcze? Programy komputerowe na pewno mamy już dobrze opanowane. Nagrywaliśmy kamery, no i takie rzeczy też przydatne w codziennym życiu, między innymi negocjacje, jak je przeprowadzać, jak to wszystko działa. No i tworzymy plakaty dla naszej szkoły, tworzymy spoty reklamowe i tak dalej. Opiekunem tej zdolnej, kreatywnej młodzieży jest nauczyciel informatyki w zespole szkół numer 2, Krzysztof Hoyer, który zawsze służy uczniom poradą i doskonale wie, kogo do jakiej funkcji przydzielić. Z dużą ilością osób już współpracowałem, bo przewinęło się przez nasze szeregi kilkanaście osób. No i muszę przyznać, że z każdym się współpracowało troszeczkę inaczej, ale z każdym pozytywnie, ponieważ każdy miał inną rolę. No, są tu osoby, które zajmują się montażem, są osoby, które świetnie czują się za kamerą, są takie osoby, które lepiej czują się w wywiadach, sondach ulicznych, a są takie osoby, które lepiej czują się jako speakerzy, prawda, w naszych szkolnych wiadomościach, do których to właśnie teraz skręcimy trzeci odcinek. Ciekawym faktem jest to, że telewizja stworzona przez uczniów przyczynia się do rekrutacji w szkole. Ja się przyznam, że mnie do tej szkoły też trochę telewizja przyciągnęła, z racji tego, że wszystko jest relacjonowane na bieżąco i mi się to podobało bardzo. Spotkałam się też również z tym, że z pierwszej klasy dziewczyny też chciały dołączyć do szkolnej telewizji zaraz we wrześniu. I jedna dziewczyna, jedna koleżanka przyznała się do tego, że jeszcze w tamtym roku śledziła właśnie nasz kanał. Duża oglądalność to kolejna rzecz, czym uczniowie mogą się pochwalić. Pierwszy odcinek ich wiadomości obejrzało ponad 1500 osób. To duży sukces, których my, jako koledzy po fachu, życzymy jeszcze więcej. Na dziś to wszystko. Za chwilę na naszej antenie regionalna prognoza pogody. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Telefakty jak zwykle o 17.30.